Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. Ludzie zamieszkujący zachodnią część Azji posługują się o wiele bardziej kwiecistym językiem niż my, Europejczycy. Jednak nawet najpiękniejsze słowa nie są w stanie zmienić rzeczywistości. Dobrym potwierdzeniem tego jest następująca historia. Pewien młody Azjata od kilku lat był zatrudniony w hotelu. Któregoś dnia nie pojawił się w pracy. Dopiero kilka dni później kierowniczka hotelu otrzymała od niego następujący list. Szanowna pani, całym sercem jestem przy was, ale niestety fizycznie nie jestem w stanie być z wami, gdyż zatrzymały mnie inne zajęcia. Wypowiedź ubrana w piękne słowa, czyż nie? Jednak okazało się, że ów człowiek w rzeczywistości szukał innej pracy, a dotychczasową po prostu porzucił. Również Bóg otrzymuje często takie, w cudzysłowie, listy, ubrane w piękne słowa, mówiące na przykład o tym, że się go kocha całym sercem, a jednocześnie pełne usprawiedliwień, dlaczego się w niego nie uwierzyło, dlaczego się jemu nie uwierzyło i nie zostało chrześcijaninem, że nie ma się czasu, aby czytać Biblię i modlić się z powodu natłoku zajęć. Bóg nie przyjmuje tych listów, lecz odsyła je do nadawcy z dopiskiem: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Jakże znaczące słowa. Druga część dzisiejszego wersetu mówi o wiecznym błogosławieństwie dla każdego, kto czyni wolę Ojca, tym samym potwierdzając, że jest prawdziwie dzieckiem Bożym. Nie oznacza to oczywiście, że możemy sami w jakiś sposób przyczynić się do naszego zbawienia. Oznacza to jedynie, że prawdziwe nawrócenie poznaje się po jego owocach. A to jest wola Ojca, aby wierzyli w tego, którego On posłał. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 7, 21.